Przemysław Tytoń za chwilę stanie woko w oko z Georgiosem Karagunisem. No i teraz, czy wykorzysta tę wielką szansę, wielki test dla bramkarza rezerwowego polskiej drużyny? Mówię o szansie, bo jeżeli obroni tę jedenastkę, to wszyscy tutaj wyskoczą pod ten zasunięty dach Stadionu Narodowego w Warszawie. Podszedł do piłki, podniósł ją, pocałował, podszedł do linii bramkowej, uklęknął na prawe kolano, przeżegnał się, odwraca się, a Georgios Karagunis jest już na 16 metrze. Harmider na widowni. Arbiter przebiegł jeszcze z lewej na prawą stronę pola karnego, pokazując, że zawodnicy nie wbiegali w 16, zanim nie zostanie wykonany ten rzut karny. Georgios Karagunis patrzy w oczy polskiego bramkarza, a ten przyczajony na linii bramkowej, taki sam żółty kostium polskiego bramkarza. Karagunis podbiega, strzela, prawą broni! Broni Tytoń! Nie ma gola dla Grecji! Jest nadal 1-1! Gramy dalej przeciwko dziesiątce Greków, tam i także w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Szczęsnego, ale to jest nieważne, szanse nadal są równe. Jest 1-1 w meczu otwarcia. Polska-Grecja, Tytoń, o którym mówiłem, że dla niego to jest szansa, bo nikt złego słowa o nim nie powie, jeżeli piłka wpadnie do bramki. Teraz machnął ręką prawą, zadowolony, szczęśliwy, że udało się tę piłkę wypchnąć tymi na czerwono pomalowanymi dłońmi swoich bramkarskich rękawic i obronić ten strzał. 71. minuta. Polska-Grecja 1-1.